Tak naprawdę powinniśmy przede wszystkim wystrzegać się podłączania naszymi prywatnymi urządzeniami do sieci niezabezpieczonych żadnym hasłem. Przede wszystkim uważać na to, żeby nie korzystać z takich dostępów w punktach ogólnodostępnych. Tam, gdzie mogą się podłączyć wszyscy, gdzie po drugiej stronie znajdują się tak naprawdę nieznane nam osoby, które w niewłaściwy, niekontrolowany sposób korzystają z takiego dostępu. Mogą się one włamać do naszego urządzenia, wykraść nasze prywatne informacje, służbowe informacje, wykorzystać to w niecnym celu. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, aby nie podłączać się do sieci, które nie są zabezpieczone. Jeżeli jesteśmy w centrum handlowym, jesteśmy na stacji benzynowej, jesteśmy w restauracji, nie podłączajmy się do takich sieci. Nigdy nie wiadomo, kto znajduje się po drugiej stronie, jakie informacje będzie chciał od nas ukraść z naszego komputera, dostać się do nich, później opublikować na jakimś portalu społecznościowym o wątpliwej reputacji. Jeżeli chodzi o naszą domową sieć, powinniśmy zadbać o to, aby konfiguracja routera była właściwa. Po zainstalowaniu takiego dostępu do internetu powinniśmy zalogować się na to urządzenie, skonfigurować hasło administracyjne, hasło do sieci Wi-Fi, jak również ograniczyć możliwość dostępu do naszego urządzenia przez urządzenia niezaufane. W odpowiednim punkcie konfiguracyjnym dołączamy zaufane urządzenia, jeżeli mamy trzy urządzenia w sieci domowej, na przykład telefon, komputer, telefon dziewczyny, żony. W tym momencie dodajemy te trzy urządzenia do naszego routera i żadne inne nie podłączą się do naszej sieci. Jeżeli wyjeżdżamy, nikogo nie ma w domu, to najlepiej takie urządzenie odłączyć od sieci. Wtedy mamy 100% pewność, że nikt się do naszej sieci nie dostanie. Jeżeli natomiast tego nie chcemy robić, możemy wyłączyć rozpropagowywanie nazwy naszej sieci, naszego SSID i w tym momencie nie będzie ona w prosty sposób dostępna dla innych postronnych osób, na przykład sąsiadów, czy też osób, które w danym momencie znajdą się w zasięgu naszej sieci.